Siemaneczko, witam na kanale, jestem Bartul, przed nami misja macierzyństwo, jest to 67 odcinek z gry. There's a telegram messenger for you over there, near the house. There is? Okay, thanks, Abe. What do you think he wants? I have no idea. Czekajcie, to tutaj. Right out, someone wants to give me a big pile of money. I see him. Thanks, Abe. Przynajmniej jeszcze trzy misje z pierwszego epilogu, z pierwszej części. Excuse me, mister. I'm Jim Milton. Heard you had a telegram for me? Yes, here. Sign there. Thank you. Jim, stop. If you're the JM I know, stop. It's Sadie Adler. I've got something to discuss. Pay good. Meet me in saloon in Valentine. I'm there most days. Stop. Sadie Adler. I'll be damned. Porozmawiaj z Abigail w domu. Stara znajoma do nas napisała, ale skąd ona wiedziała, że tu jesteśmy? No nieważne, nie będziemy domniemywać. Easy. What a waste of time. Abigail. Nie ma tu jej, ja pierdziu. Podwójne łóżko dla syna. Darling John, a kind lady in the village helped me write this. She had men problems of her own, but that's a different story. Listen, I have begged you, but it don't seem to make much difference. I've tried everything I know to make you grow up. And you know I love you, but loving you means I can't watch you do this. Time after time, we've had to run because of your behavior and your decisions. We got a son. I got a son, and I love our son enough that I can't have him around while you're like this. I had so many dreams, John. I hoped you would change. We all saw what happened to them that didn't, but you... Part of you is hell-bent on ending up the same way. And I love you too much to watch that no more. Abigail. A, to jest ten prezent dla mnie od żony. Jaka ładna animacja podnoszonego wdzianka. Where's the wife, Milton? She's out. I saw her leaving with the boy and the bags. What's going on? You married Mr. Dickens? No. That don't surprise me. What'd she do? Catch you with a showgirl? Or hear about you shooting more fellas over by Strawberry? Just who are you, Jim Milton? I'm a family man. I can handle a gun, sure. Them men shot at me. Just interested, that's all. Ain't nothing interesting. Unless you find gossip about a man's marriage worthy of your time. Guess not. There's work to be done. Unless you're running off too. I ain't going nowhere. I'm here to work. Gotta save money, get her what she wants. What does she want? She wants a place of her own. Said she found a plot up at Beecher's Hope. You? A rancher? You'll starve. Probably. Keep yourself busy. Take your mind off it. Wróć do pracy. Czekajcie, co my tu mamy? Wyduj krowę, wyczyść boksy, napraw ogrodzenie. Dobra, to chyba krowę najszybciej wydoimy. Tutaj mamy ograniczony czas, bo musimy to chyba zrobić w półtorej minuty, czy... A, fajnie masz.
Chcecie właśnie kilka sekund. A to dojenie jest troszeczkę takie abstrakcyjne. No. Proszę, jakie ładne rancho rośnie. Tak jest pokazane w przyspieszonym tempie. Dzień za dniem leci i pewnie dzięki temu zrobimy grubą forsę. Ciekawe, czy nasza żona wróci w ogóle. No, te ogrodzenie powiem wam, że to nie za solidne. Parę miesięcy później, no to kurde. That's her fault. Hey, you know I was wrong about you. Turned into a fine worker, Jim Milton. Oh, thank you. Means a lot. Hey, you think I could speak with Mr. Geddes? See if maybe he's open to offering me some guidance? No, I'm sure he'd be happy to hear you speak at least. Thank you, Mr. Dickens. Dobra, idziemy pogadać. Ciekawe, czy będziemy chcieli opuścić tą rancho. Hey, son. How's that bull? Fine, Mr. Milton. Your father in? Can I have a word? Sure. I'll just get him. Pa! Hey, I'm right here. What's the problem, Milton? I'm sorry for the disturbance, sir. Oh, no problem. My wife, she just began her morning discourse on the subject of my faults. Experience I think every man can relate to. In some ways, my wife also has issues with some of the decisions I've made. Real issues. Hmm? Do you believe a man can change, sir? Where is this heading? I guess I don't know. I've tried to be a good hand. I've worked hard to secure your property. And for that, we are grateful. And you've paid me well, besides. The thing is, I suppose, I need to get a place of my own, so I can prove to my wife that I've changed. I understand. But I ain't got much money. I ain't asking to borrow none. But maybe you could go to the bank and put in a good word so they could give me a loan? A loan, huh? So I can buy that place, Beecher's Hope? Yes, I know it. Yes, of course, sure. It'd be my pleasure. Take my advice, Milton. Take your money and go buy passage on a boat. Go to Brazil and forget all about family. I'm just joking, son. Just make sure you deal with Ansel Atherton at the bank. He's a distant cousin. Here's my name. Tell him to ask me direct himself. You'll get what you need. Thank you, sir. Yeah, I was young and dumb once, too. You'll get her back. Dobra, chyba czas udać się do miasta, do banku, po pieniądze. Najpierw musimy wziąć sprzęt. Oj. Dobrze jest. Nóż Johna, kompendium zaktualizowane. A czekajcie, bo ja... Zobaczmy w ogóle sobie ten nóż.
Ten solidny nóż myśliwski należy do Johna Marstona. Ma śmiercionośną głowicę Clip Point i wąski drewniany uchwyt, przydatny do szybkiego rozprawiania się z celami bez zwracania uwagi ich kompanów. Skurowania zwierzyny po długim dniu spędzonym na polowaniu w dziczy lub też starć z wilkami na ośnieżonych górskich zboczach. Patrzcie, tutaj mamy jeszcze statystyki tej broni, ale tutaj mamy, powiem wam, straszny deficyt tych rzeczy. Nie wiem, w jaki sposób ja to wszystko zdobędę. Tutaj tych rewolwerów mam tylko 5. Nie wiem czemu. Tutaj tych karabinów mamy trochę więcej. Czekajcie, bo mamy dwa zadania, z tego co widzę, do wyboru teraz. Oba są aż... O kurde. Czyli opuszczamy rancho. W takim razie, a gdzie my się mamy aż udać? O matko, do Valentine? Właściciel... właściciel ziemscy, przepraszam. Pani Gerlos udzieliła ci referencji kredytowych do wykorzystania w banku. A tu? Dochodowe zatrudnienie. Spełnił prośbę z telegramu Sadie i spotka się z nią w Valentine. Myślę, że sobie zrobimy to zadanie tutaj, stąd. Chociaż powiem wam, przydałoby się... Nie wiem, czy ja mogę sobie rozbić obóz. Kamer filmowych? Ale co to mi to daje, że to jest... To mi to nic nie daje, że tu kamerę sobie wezmę filmową. Czeka nas długa podróż. Nie mogę niestety nawet rozpić obozu. No i nic, przejdziemy się konno. Trochę daleka podróż, ale powiem wam, że... Tylko, że jak używamy kamery filmowej, to nie widzę naszej podróży. Pozwiedzamy sobie okolice, chociaż na tym koniu już tyle jeździłem. Nie wiem, czy ja mam na przykład tą. No nic. Gdzie to, bo tutaj coś leci. Ja musiał sobie to zobaczyć, bo ptaków to za dużo nie mam odkrytych. A czego ja nie mogę tutaj, kurczę, tą postacią nic zbadać? Cholera. Chyba, że to już mam odkryte, albo może ten ptak jest za daleko. Wam, że mi trochę kurczę, no, łezka się wokół kręci, pomyślimy, że Arthur Morgan nie żyje. Gramy już inną postacią. Człowiek się przyzwyczaił, tak? No i trochę smutno jest. Już nie będę badał tych zwierząt, bo to... Generalnie kierujemy się do Blackwater. Tam jeszcze mnie nie było nigdy. Więc zobaczymy, jak to miasto wygląda. Zrobimy sobie tą misję. Czego mnie to gra gdzieś tutaj kieruje? Aha. Bo ja idę na przełaj. A tędy nie będę mógł przez rzekę przepłynąć? Ale to może być... No czekajcie, trochę nie bardzo tędy. Pójdziemy sobie może torami. Zastanawiam się, czy ja mogę w ogóle rozbić jakikolwiek obóz.
że nie byłem na Blackwater. Nigdy to chyba tam nie mogę użyć nawet szybkiej podróży. No, miasto się wydaje dosyć duże. Aha, tu jest taki kanion. Okej. Okay. Przez ten kanion nie przejedziemy. Aha, czekajcie, to jeszcze bardziej tutaj, no. A, tu jest dróżka, dobra. Muszę przez most przejść. Tutaj mamy ten duży kanion. Nie zeskoczę z niego. Czekajcie, bo konie opad z sił. Fajna miejscówka, kurde. Nie było mnie tu już nigdy. O, macierzyństwo mamy złoto, dobra. Ukończy mi się w czasie 1 minuty i 30 sekund. Czemu mnie tak dziwnie tu kieruje, widzicie? Patrzcie, tu na drogę muszę iść. W sumie to powiem wam, że na tą drogę można by było pójść, to sobie odkryjemy kawałek mapy. Ale co tu tak biega? Tego chyba nie mam jeszcze odkrytego. Cholera, nie ten guzik. Co to jest? Samica widłoroga amerykańskiego. A to? Jelen. Patrzcie, jaka tutaj jest pustynia. Ja cię pierdzielę. Fajne klimaty. Pustynne. Kurczę, powiem wam, że chętnie zagrałbym w Red Dead Redemption. Ale na peceta i oczywiście w jakimś remake'u. Albo jakimś mocnym remasterze. No ale niestety. Nawet gdybym kupił konsolę i tą grę, to ta gra jest mocno stara. Brzydka trochę. Kurczę, ciekawe miasteczko. Dobra, mamy tutaj zadanie. Więc to czekajcie, sobie zobaczę, czy tutaj coś jest do roboty. Aha, właśnie, wiecie co, bo tutaj w tym mieście będziemy mieli możliwość zdobycia dwóch tych takich mniej zadań, w których będziemy musieli złapać bandytę. No dobra, na razie się skupmy na zadaniu. Jest bank. Zamiast kuzia okraść bank, będziemy od niego pożyczać. Yeah, I'm looking for Mr. Atherton. I'm a friend of Mr. Getty's over at Pronghorn Ranch. Oh, yeah, Mr. Atherton is in his office. Hey, please head in. Thank you. Yeah. Can I help you? I hope so. I want a loan, sir. A line of credit, so I can buy some property. What property? An old ranch. Beecher's Hope. That old dump? I know it ain't much, but I ain't much of a farmer either. But I will get there. That is a very unusual way of asking for a loan. Mr. Marston. Marston. Only folk around here call me Milton. It's kind of a joke, I guess. A joke, huh? Which folk? Mr. Geddes. Uh-huh. I work for him. He said that you could help me out. I mean, if you can. So old David Geddes told you I'm the kind of man to loan a man with two names money so he can buy a run-down farm on account of his lack of farming skills, huh? Don't sound too promising when you put it like that. Well, how would you put it? Sorry to waste your time, sir. Oh, sit down. I'm sure we can figure something out. Now, of course, we'll be expecting you to make regular payments, and given a lack of much evidence you got any means of repaying, the terms won't be too great. But if my cousin vouches for you, it'll be okay with the bank. Really? Absolutely. Thank you.
Now, of course, we'll be expecting our money back regular as clockwork until the debt's settled. Otherwise, the farm reverts to the bank, no matter how much you paid. I understand. Well, why don't you go check out the land while I fix the contracts and talk to Mr. Geddes. Oh, I heard there's squatters up there. We've been having so many problems recently, they'll need clearing on. Sure. Well, come back when you're done and we'll fix up the paperwork. Aha. A gdzie ta nasza działka ma być? Mam nadzieję, że gdzieś tu blisko. A to tutaj. O kurde, fajnie, bliziutko. Zawaliście i takie tereny pustynne. Jak złoto. Czekajcie, bo o, czekajcie, tu się coś pojawiło. I'm looking for my friend, and Gavin, for Gavin. Has he been gone long? Yeah, a few years, a few bloody years. I can't remember what he looks like. I'm looking for him, but I don't know who he is. I'm sorry to hear that. Yeah, me too. I've wasted my life. Looking, I looked, but I never saw. I saw nothing. Co to za psychol? Good luck. I am so worried. Gavin. Darn it. Gav. Gav. All right, girl. Gav. Where are you? Ciekawe, czy możemy mu w jakiś sposób pomóc w ogóle. Where are you? Chętnie bym jakieś takie mini zadanko zrobił, ale dobra, jak goście nie ma, no to trudno. Idziemy tutaj na naszą działkę, zobaczcie, jak będzie wyglądał nasz nowy. Dlaczego mnie tutaj gdzieś gra kieruje? Ja sobie jadę tędy naokoło. O, tędy pojedziemy. Pobiegniemy. Pójdziemy, zwał jak zwał. Mam jakiegoś zwierzaka. O, to już odkryty mam, dobra. Dobra, zobaczmy co tam. Aha, tam jesteś. Kurde, co to było? O ja pierdziu. Widzieliście to? Bractwo Skinnera, kompendium zaktualizowane. To jest jakiś nowy gang. O shit, Indianie. Bractwo Skinnera to grupa wyrzutków, która stała się jednym z najbardziej znanych gangów w okolicy. Ludzie ci wolą przemierzać obszar Tao Des Stress i tam powodować zamieszanie niż zakładać stałą kryjówkę. Uwielbiają atakować i zabijać z okrucieństwem. Każde kolejne morderstwo jest dużo bardziej brutalne niż poprzednie. Grupa ta nie ma jedynego ulubionego rodzaju broni. Korzysta ze wszystkiego od łuków, apaczów przez meksykańskie noże po poczciwe amerykańskie strzelby. O cholera. No ciekawe, co tu możemy zrobić, żeby zrobić 100% tego. No też chciałbym to sobie może ogarnąć, żeby zrobić 100%. Mam nadzieję, że nie spotkamy tutaj tych wyrzutków, kurde bela. Nawet nie wiem, czy ja mam broń, wiecie? Z tego wszystkiego. A mam, dobra, mam. Burza się rozpętała jakaś. Możemy tutaj na przełaj jakieś kurze się przemieszcza. To jest to? O kurde, jaka chatka mała. Shit. Can I help you, friend? I hope so. Who's in charge here? No one, mister. This is a free country. Now that I ain't so sure about. Listen, I'm buying this land. I'm afraid
afraid you guys are gonna have to go somewhere else. Who's this? I ain't sure. Some fancy Dan City boy says he owns this land. Or he's gonna. Owns it? That's what he says. Okay. And how come we live in here? I ain't sure. Daj pieniądze, zastrasz. Look. Daj im pieniądze. Go try and find somewhere else to stay. You for real, friend? Sure, take it. You're a real gentleman. Okay, boys, let's go celebrate. Thanks, mister. No i Havira czysta, możemy się wprowadzać. Jeszcze czeka nas tutaj dużo pracy. Wiecie co, bo chyba tutaj musiałem dotrzeć na tą farmę w jakimś wyznaczonym czasie, a ja się kuźwa tutaj bawiłem. Myślałem, że musimy wrócić z farmy do banku. No nic, najwyżej tę misję powtórzę jeszcze raz. Ah, you, the man with two names and no past. Come on in. How'd you make out? Well, let's just say there are no more squatters. Okay. Well, I got your paperwork ready. Now, you sure about buying this place? It's really run down, and the price isn't too great. I think it would mean a lot for my wife. At least mean I was listening to her. Okay. Well, sign here and here. Kurde, chłopie, przeczytałbyś najpierw tą umowę. Ja cię pierdzielę. Się okaże, że pożyczam 100 tysięcy, a będę musiał spłacić milion. Now we own you, Mr. Marston, and we own Mr. Milton, too, and we own your property. But you can buy your freedom each week. Eventually, you will be a homeowner. I understand. Congratulations. You are now a real American, indebted and owned by the bank. I'm joking. They own me. They just own your property. Now, you can also use this line of credit for any home improvements you need to make, of course. I can? Sure. Be good, Mr. Marston. Welcome to home ownership. It's a beautiful thing. Let your wife know what to complain about. Just joking. Ej, nie mówcie, że coś tam będziemy mogli, nie wiem, ulepszać ten dom, rozbudowywać. Fajnie by było, jakby taka możliwość istniała. Well, it is you. Well, I never. I thought you was dead, boy. Dead. Uncle? The very same. Come here. Nie kojarzę gościa. I saw you going into the bank, and by the looks of things, you ain't robbed it. I've gone straight. Oh, bullcrap. No, for real. Well, I'm trying. All these years, you ain't changed a bit. Maybe a little bit. I thought you was dead. Not yet. Well, I got some things to take care of. No, not a problem. I'll come too. No, you don't have to. No, I'm real sick, John. Lumbago. It's a slow and painful death, my brother. Evidently. Have a little pity, will you? Huh? Come on, then. All right. Gdzie goś mnie zabiera? Follow me. Aha, z wujkiem. A czemu tędy muszę iść? Just now. Is that what you were doing in the bank? Spending all your money? Oh, I own a ranch in the armpit of West Elizabeth. Oh, my lord. Not that that's any of your concern, but I was in the bank borrowing the money. Well, that's even worse. Yeah, you can run from a bounty, John. You can't run from a bank. Is Abigail there? No.
She's, her and Jack are waiting until I'm set up before joining me out here. Hey, I'm coming. Hold on. Kurde, myślałem, że się wrócił. Już myślałem, że mi ktoś dom zniszczył. No ten domek jest, no jaki jest, no kurczę, wymaga remontu. Ej, co się stało? Ej, czemu kurwa zginąłem? Porzucono wujka? A wiecie, to chyba to przez to, że... Where we headed? West. West. Oh God, ain't you a man of few words. I can see we're headed west. O Boże. You know, speaking in monosyllables don't make you seem interesting. It makes you seem stupid. I don't care how I see. Just wait right there for me. Zboczyłem z trasy i kurczę, wywaliło mnie, ale gość tam podążał przecież, więc nie wiem czemu gra mówiła, że je porzuciłem. Now where west are we headed, you damn grunting fool? This ranch a ranch I bought just now. Is that what you were doing in the bank? Spending all your money? Called on a ranch in the armpit of West Elizabeth. Oh my lord. No to trochę zieleni jest. You're concerned, but I was in the bank borrowing the money. Well, that's even worse. Yeah, you can run from a bounty, John. You can't run from a bank. Is Abigail there? No. She's, her and Jack are waiting until I'm set up before joining me out here. Kurde, straciłem parę sekund. Raczej paręnaście. What do you think? Why exactly did you buy this dump? For Abigail? Why? Is she an idiot? No. What were you thinking? I don't know. She said she wanted it. She ever seen it? What are we gonna farm here? Rocks? We? You don't have a hope here without a wise hand at the tiller. Enough of that. Get out of here. On your way. No. You're stuck with me. Seems I'm stuck with you. John, the rock farmer. So... You think I'm an idiot? No! I know you're an idiot. No, a wiecie, jak się trochę porobi, to myślę, że coś z tego będzie, nie? Nie, od razu Kraków zbudowano. Fajnie, że jest animacja, jak tutaj coś pracujemy, robimy, może się to czasem zmieni. Ale... Dobrze mieć swój dom, tak? A nie tam gdzieś się pelętać. Fajnie by było, jakby gra... O, epilog, część druga, Beecher's Hope. A ja tam jeszcze, kurczę, jedno zadanie było do zrobienia. Shit. To co mi tutaj przerzuciło. Fucking shit. Mam nadzieję, że nie będę musiał... Otrzymano pożyczkę bankową. Dom szlachty, brąz. Ukończy misję w czasie 2 minut i 30 sekund. Dobra, ja sobie to powtórzę, ale w tym odcinku już więcej nie zrobimy. Ewentualnie mogę się tu przejechać jeszcze konno na dół. Tutaj widzę też w Blackwater nie mamy nic do roboty, a ta misja tutaj znikła. Od Abigail. Dochodowe zatrudnienie. Spełnić prośbę z telegramu Sadi i spotkać się z nią Valentine. Nie, dobra, to jest, okej. Okay. To jest dostępne. Dobra, ludzie, wiecie, co sobie tutaj na koniku gdzieś śmignęło. Zobaczę, co tam jest. Mamy jeszcze trochę czasu, może znajdziemy coś ciekawego, może nie. Wiecie co, jeszcze zobaczę nasz domek. Ej, to jest wszystko nasze? O kurde, to kawał tej ziemi, żeśmy kupili. Patrzcie, tu wszystko jest ogrodzone. Kurde, to były te ptaki jakieś do odkrycia. Shit. Bażant zwyczajny. No to było warto tutaj to kupić, powiem wam. Bażant zwyczajny występuje na trawiastych równinach Nowego Hanoweru i Elizabeth Zachodniego. Dobra, zostawmy to. Kawał ziemi kupiłem.
jakiś lis amerykański. No jeżeli chodzi o nasz domek, to na razie tutaj się nic nie zmieniło. Mamy tylko tutaj, jak widzę, ogrodzenie. Wjazd przez bramę. Dobra, przyjedziemy się tutaj konno, zobaczymy, może coś odkryjemy, może nie. Wiecie, to nie poczymy, ale składałem tą. Mam odkryte. Królik. Podobno wiecie co, że można do Meksyku dotrzeć. Kurde, to jakaś chałupa jest. Ale zamknięta. Zamknięta niestety. Dobra. Dojechałem do jakichś dróżek, rozstajów, ale wiecie co, kurczę, ja pierdolę, jeszcze kawał mapy jest do odkrycia. Dobra, przyjedźmy tutaj na górę. Myślę, że na razie nie ma co do bardzo... O kurde. Więź z koniem wyrosła, okej. Może sobie spróbuję jakiegoś lepszego konia później. Odkryjemy trochę mapy. No fajne, fajne. Powiem wam, że tutaj jeszcze możemy wiele zobaczyć ciekawego. Gdzie jest mój domek namalowany? A tu jest. Jestem ślepy. Dobra, ludzko, wiecie co, to tyle. Nie ma tutaj co przedłużać. Kolejnego zadania już nie będziemy robić. O, czekajcie. Czekajcie, muszę mu chyba tego konia złapać, co? Na lasso. Proszę, super. Pytanie się, czy tu się zablokujemy między drzewami. Powiem wam, że jeszcze takiej akcji chyba nie robiłem z koniem. Okej, wytrzymałość nam wzrosła. Spoko. Dobry uczynek zaliczony. Kurde, nie odkryłem gościa. Szlak uciekł mi. Co to jest? Niedźwiedź czarny, a? Kuźwa, niedźwiedź. Za daleko, tego nie zbadamy. Dobra, ludziska, to tyle w tym odcinku. Dziękuję za oglądanie. Jeszcze przed nami trochę odcinków zostało, bo mamy cały drugi akt z epilogu. Bodajże tutaj mamy chyba 12 misji z tą tutaj jedną dostępną od Eddie Sadler. No i będziemy tutaj jeszcze polować na bandytów. No i te aktywności poboczne, także jeszcze trochę gry przed nami. Trzymajcie się, cześć.